wystawę, na mnie nas jest na miło. Witamy jeszcze raz na otwarciu wyrazów wystawy z cyklu Alfawy Rzeźby. Na WC było, to jest druga edycja od litery FDEF, tak jak nazwisko wskazuje. Chcę powiedzieć, że wystawa jest większa, znakomitej większości z naszych zbiorów, z naszych zasobów, ale również, aby pokazać sobie bogactwo twórczości ze zbiorów innych instytucji, które były uprzejme nam pożyczyć. Poprzez tę wystawę staramy się pokazać nie tylko piękno rzeźby, ale pewnie ona sam się tam rolę edukacyjną, nie tylko dla dorosłych. Pomysłodawcą tego jest pan dyrektor Marek Zdrowski i chciałbym, żeby po wystawie był Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgrupowaliśmy się w tej centralnej części. Myślę, że intuicyjnie wszyscy tutaj ciążą po tej przestrzeni, bo dominantem tej wystawy jest dzieło tego Krynikowskiego Wyborze, rzecz jasna, ale trudno byłoby przeoczyć tego drugiego twórcę rzeźby Międzypomorskiej. Proszę Państwa, kiedy rok temu inaugurowaliśmy ten cykl wystaw Alfabet Rzeźby, stawialiśmy sobie pewne cele, tak jak pan dyrektor wspomniał. Przede wszystkim są to cele edukacyjne, bo uważamy, że naszą powinnością jest jako instytucji, a taka jest tendencja, światowa w muzealnictwie, że w pierwszej kolejności trzeba rzeczywiście edukować, tak żeby odbiór, percepcja sztuki, no, była nie tylko satysfakcją estetyczną, ale żeby była też rozumienie jak gdyby pewnych problemów, które sztuka przenosi. My oczywiście odwołujemy się za nimi historii do przeszłości, stąd pomysł, żeby powtarzać, przybliżać pewne podstawowe pojęcia na terenie znanego fotografika pana Wiesława Warchoła, Odnaleźć sztukę.
Pan Warchoł spędził tutaj pewien czas, rok temu, studiując naszą galerię przestrzeni parkowej i jako tytułowany fotografik, artysta, nie zawaham się powiedzieć tego, jest członkiem Związku Polskiej Artystów Fotografików, stworzył taki zapis właśnie fotograficzny rzeźb znajdujących się w Orońsku. Polecam Państwa uwadze, dziękuję za przybycie. A potem jest oczywiście na powietrze skromny poczęstek. Nie, tylko nie znam. Nie, nie znam.